No to dobra, no to po prostu zaczynam, no co? Co mam? Jak mam zacząć, co? Nie, zacznij tą swoją kurwa komendą na, nie wiem, na zaczynanie. Tak jak ty to zwykle robisz. Kliknij przycisk po prostu i... No, kliknąłem już przycisk. No to i teraz... Witam cię, Bartoszu. Witam cię, Dawidzie. I witamy was, drodzy słuchacze, w 34. odcinku Średnio Śmiesznego Podcastu. Jej, cześć i czołem w kolejną piękną, słoneczną, podejrzewam, sobotę letnią. Nie wiem, to będzie dopiero za 2 tygodnie, także sobie... No, nie wiem, no prawdopodobnie będzie słonecznie. No, połowa więc, sierpnia, więc... Dobra, witamy po prostu w kolejną sobotę tego lata. Tak. I w ogóle dzisiaj nagrywamy u mnie. Tak. Pierwszy raz z Barnim nagrywam u mnie. I to jest dziwne. W ogóle mi telefon... W sumie to podobnie jak w piwnicy. Podobnie, no, tylko... Też ciemno. Ciemno, tylko po prostu fotel będzie hałasował, bo ty się bujasz na fotelu. W ogóle podaj mi mój telefon, bo on już zaczyna wibrować. A może go wyciszyć całkowicie. Dobra. Bo to będzie słychać. No, to opowiadaj, co tam u ciebie, jak tam u ciebie? Nie będę tego opowiadał, już ustaliliśmy, że to w ogóle znika stąd, no. Już tyle razy się, kurde... Znaczy... Ale możemy opowiedzieć, co dzisiaj robiliśmy ciekawego. No właśnie o to mi chodziło, żebyś opowiedział o tym. A, no to po prostu zacznę może od początku, powiem całą historię. Opowiadaj. Tak, żeby to budowało powoli, wiesz, napięcie się budowało i żeby ludzie chcieli tego słuchać, żeby... A mogę w połowie się wtrącić i zdradzić zakończenie, czy nie? No po co tak? To wtedy już nie muszę opowiadać do końca. No ale ja tak lubię, właśnie wiesz, tak samo jak Piotrek zawsze, że no uwaga tam, my tu jesteśmy starsi, ale ty, znaczy on jest troszeczkę starszy, tylko troszeczkę i w ogóle wiesz, takie napięcie budowa, ja tak odczyni. Coś takiego chciałem zrobić, nie? No ale dobra, no to mów. Opowiadaj. Co się dzisiaj działo? Bo działo się w sumie mało, ale jednocześnie dużo. Zacznijmy od tego, że BMW. Znowu. Znowu, tak. Znowu BMW. Nie, ogólnie byłem u mechanika w grudniu, który mi zrobił cały remont jakby przeniesienia napędu w tym samochodzie. Całusieńki, wszystkie tuleje, cały wał i tak dalej. Wszystko zostało wymienione na nowiuśkie albo odrestaurowane, no nowe, tak? No i git. To, co było wcześniej przed wymianą, to zniknęło, aczkolwiek... O, nauczył się w końcu. Pamiętałem. Ale się zająknąłeś. No bo już chciałem powiedzieć po swojemu, no. Aczkolwiek przybyło coś nowego. Przy 120 jakby cała dupa wibruje, tańcuje. Są takie wibracje nieprzyjemne. No w sumie to nic się nie dzieje póki co, póki to jest wszystko jeszcze nowe, te wszystkie gumy i tak dalej, ale jest strasznie wkurzające. Jeszcze nie ma 5 minuty, to nie mogę powiedzieć tego na K. No, no dobra. Jest bardzo denerwujące. Więc jeżeli już wszystko zostało wymienione, w międzyczasie sezony się zmieniły, lato, zima i tak dalej, nie? Słońca nie ma. Więc zmieniłem sobie opony, te same felgi, tylko opony po prostu sobie wymieniłem z zimowych na letnie. I te wibracje jakby zmniejszyły się trochę. No więc pomyślałem, że no skoro tak, no to problem leży w oponach. I tutaj wchodzi odwalony cały na czarno Dawid. Tak, to ja. Ja mam koła, tylko są trochę większe. Tylko 2 cale większe. Ale opony są nowe, więc dawaj koła, podjeżdżaj do mnie i ładujemy. No opony są nowe, czekają na zimę. Wszystko jest wyważone, sprawdzone, felgi są odnowione, wszystko jest idealnie, jest picobello fantastico, tylko po prostu problem jest taki, że no one są większe, ale nadal jest to od BMW, więc śruby jakby będą pasować, tylko są większe i szersze te koła i tyle, tak? No, więc jak powiedział, tak zrobiliśmy, przyjechałem, bierzemy się za pierwszą śrubę, klucz, nie idzie, ja swoim grubym bebechem skaczę po tym, nie idzie. Potem jeszcze ja dla pewności sprawdziłem swoją połowę masy. Tak, bo mi nie wierzyłeś. To jest dosłownie połowa masy, nie? Na szczęście pojawił się biały rycerz na czarnym koniu i... Przestań się bawić tym otwieraczem. No to fajne jest, no. Hałasujesz. I poratował nas kluczem pneumatycznym. Tak. Który totalnie nie dał rady. Tak. Dopiero chłopaki z góry przynieśli klucz zwykły, wzięliśmy szpadel. Tak, szpadel, który po prostu posłuży nam jako przedłużenie dźwigni i mieliśmy dźwignię w sumie tak około 2,5 metra i dopiero tym... Ale też trzeba było się szarpnąć. Dopiero tym poszło, gdzie Bartuś, no...
całą swoją masą napierał na... Nie wiem, czy oni to przykręcali, to chyba skakali we dwóch po tym, żeby to przykręcić, nie? Nie wiem, naprawdę. Niemiecka wulkanizacja. To było tak dokręcone, tak dokurwiona ta śruba była, bo już można, sprawdziłem, że Jezus, normalnie, no nie, tak się nie robi, ludzie. Jak dokręcacie śruby w kołach... Jest coś takiego jak klucz dynamometryczny. Dokładnie. I tam się ustawia około 100 Nm. 100 Nm to nie jest wbrew pozorom dużo. To każdy człowiek dorosły, nawet kobieta, taka drobna, da radę te 100 Nm osiągnąć. To naprawdę nie jest duża siła. A to było tak dokręcone, że chłop, który waży kurde ponad stówkę, skakał po kluczu i ten klucz nie dał rady. W sensie to ogólnie nie dał rady. Dopiero kurde... prawa fizyki zaczęły działać i poszło. Tak. Więc jak już udało nam się odkręcić koło pierwsze i założyć nowe koło, to jakoś to już poszło. Po prostu przełożyliśmy koła, troszeczkę się zrobiło mniej miejsca pomiędzy kołem a błotnikiem, no ale git, jedziemy. Wyjeżdżałem z podwórka i słychać oho, szoruje błotnik. Zaczęło ocierać. Będzie fajnie. Mieliśmy się rozpędzić do 120, żeby sprawdzić, czy te wibracje występują. Tak. Po czym jechaliśmy 10 i już tarło, więc wyjechaliśmy kawałek za miasteczko. I co się stało? Patrzymy w lusterko, a tam siwo. Mówię, ty chyba opona tam się pali. Zjechaliśmy na pobocze. Guma na butniku. Au. No i co, spacerkiem do domu, po wózku. Czekaj, bo zapomniałeś powiedzieć, że my się rozpędziliśmy dosłownie do 40 na godzinę i to już zauważyliśmy. Tak, no. My dopiero rozpędzaliśmy się do tych 120, to nie jest tak, że już jechaliśmy te 120, my dopiero jechaliśmy 40 na godzinę, bo to jest tak, że jakby ja mieszkam w takim osiedlu, które jest jakby 30 ograniczenie, no i po prostu jak to się kończy, to jest 30 i nagle jest 100 jakby. No i my się zaczęliśmy powoli rozpędzać, ja nagle patrzę w zderko, kurde, no coś siwo jest, nie? I bardzo to samo i nagle, ej, coś jest nie tak. No i zjechaliśmy na pobocze. Tak. Zjechaliśmy na pobocze, opona ciepła, bieżnik wyruchany. No, w jednym miejscu... Ale symetrycznie. No, czy to jest taki jakby dodatkowy rowek zrobiony, no, żeby lepiej wodę odprowadzało. Tak. I to tyle. No i co, wróciliśmy, przełożyliśmy opony, koła. I dowiedzieliśmy się tyle, że nic się nie dowiedzieliśmy. Tak. Nie, że... dowiedzieliśmy się, że te koła nie pasują do mojego auta. No bo są za duże. No. Są bardzo za duże. No dobra, no to jest cztery śmieci. No tak. No i moral z tej historii jest taki, że jak macie cztery śmiecia, to albo... koła od E60 lub E61 nie wejdą. No, albo szukajcie lubkom na grupach Facebooku, czy wejdą. Tak. Znaczy ogólnie no wpiszcie po prostu gdzieś tam na jakiś forum, wejdźcie do coś i szukacie. No. Ale ogólnie, bo dostaliśmy pytanie, znaczy w sumie nawet nie pytanie, tylko tak po prostu nasza stała słuchaczka, która już tutaj kilka pytań nam zadawała kiedyś, która do dzisiaj nas słucha, czyli Julka, nie wiem, może ktoś pamięta, może ktoś nie pamięta, Julka napisała do nas, ale to nie było takie, że właśnie, że pytanie czy coś, tylko po prostu... napisała, kurde, no nie pamiętam całej tej jakby wiadomości, ale pisała coś na zasadzie, że ostatnio nas nie słuchała, bo tam jakieś sprawy, bo studiuje i tak dalej, wiadomo, sesje były, nauka i tak dalej. I właśnie, że teraz nadrabia te odcinki i jak ciebie usłyszała, to stwierdziła, że jesteś bardzo optymistyczny i fajnie się ciebie słucha. Tak, ja jestem bardzo optymistyczną osobą. No i właśnie o to chodzi, że chciałem na ten temat pogadać. Czy jesteśmy optymistami, czy jesteśmy realistami, czy raczej pesymistami? Bo to, że my sobie tutaj nagrywamy i jesteśmy uśmiechnięci, radośni, sobie gadamy na czasami mniej radosne nawet tematy, ale nadal sposób radosny, to czy to oznacza, że faktycznie jesteśmy takimi wiecznymi optymistami? Nie wiem, dla mnie to ty jesteś optymistą w chuj. Czemu? Bo się kurwa niczym nie przejmujesz. I na wszystko masz wyjebane. Znaczy, tak. No. Ale raczej jesteś pozytywnej myśli, a ja siebie widzę raczej jako albo realistę, albo pesymistę. Coś tak pomiędzy. Znaczy, u mnie to chyba jest bardziej taki realizm, bo wtedy, kiedy faktycznie jest jakieś coś, gdzie wypadałoby się
jakby zastanowić, czy jest coś złego, coś się dzieje, tak, i to faktycznie wtedy, no, mam takie, że no nie, no kurde, no jeszcze to się popsuje, jeszcze to się stanie, jeszcze tamto. Ale jak jest wszystko dobrze, ewentualnie jak coś się dzieje, taka głupota jakaś tam, taka bzdura, gdzie nikomu nic nie zagraża i tak dalej, i ktoś panikuje, to ja się zaczynam z tego śmiać, bo stary, co ty kurde panikujesz, co ty tutaj robisz, nic się nie stało, dawaj, wstawaj, lecimy dalej. No tak, do tego chyba tak podchodzę. Nie wiem, ja już za wiele razy na swojej intuicji się przekonałem, że trzeba jej słuchać po prostu i no i zazwyczaj moja intuicja podpowiada mi, żeby czegoś nie próbować albo po prostu na nie. No dobra, ale jak jesteś takim wiecznym pesymistą, to często jest tak, że nawet nie zaczniesz czegoś, co może ci się udać, bo od razu z góry zakładasz, że nie, to się nie uda, ja to ogólnie pierdolę i nie robię tego, nawet nie będę próbował, bo wiem, że się nie uda. No i tak właśnie jest. No bo z takim podejściem tak jest. No. Ale jakbyś miał podejście takie jak ja, że w sumie jak się uda, no to fajnie, ale jak się nie uda, no to w sumie nic się nie stało. I wtedy próbujesz? No zależy, to jest rozbiegły temat, bo zależy w czym. Jak są jakieś pierdoły, które nie wpłyną na mnie jakoś bardzo, to w sumie mogę spróbować, dlaczego nie? Ale jak jest coś, przez co mogę stracić robotę albo kasę, no to już jest co innego, inna gadka. Śmieszne jest to, że w ogóle nie pomyślałeś o tym, że mogłeś na przykład stracić życie lub zdrowie, ale robota, kasa. No jak często zdarzają ci się takie sytuacje, gdzie możesz stracić życie albo zdrowie? Codziennie. Schodząc po schodach możesz się potknąć, przewrócić, kark skręcić. To nie będę schodził po schodach, bo sobie kurwa kark skręcę. No. No nie, aż takim pesymistą to ja nie jestem. No wiesz, zawsze możesz jak takie małe dziecko, że usiąść jakby na schodach i tak po schodku jakby... A widziałeś kogokolwiek, żeby tak robił? No. Pełnosprawnego? No. Ale miał mniej niż 2 lata, więc... A ja już powiedziałem dorosłego. A, rozumiem, że pełnosprawnego. No to też. Najpierw zapytałem, czy widziałeś kiedyś kogoś dorosłego, kto by tak robił. No to dorosłego i pełnosprawnego? Nie. Chociaż... Trzeźwego. No właśnie miałem pytać, czy liczą się pijani ludzie? Bo pijanego to tak nawet sam tak kiedyś robiłem. Bo się bałem po prostu, kurde, trzecie piętro. Kurwa, jest wysoko. Nie, po prostu zawsze sobie muszę pomyśleć, czy warto coś zaryzykować, jak jest coś do stracenia, nie, o kasę mi chodzi na przykład, no to wtedy wiesz, trzeba pomyśleć dobrze 2 razy. Jak masz kasę na zbyciu, jakbym miał dużo kasy, to w sumie czemu nie? Bo może się udać, jakieś, nie wiem, zakłady czy coś, to czemu nie? Ale jak jest bida, aż w dupie piszczy, no to nie będę nawet próbował, bo... Znaczy, ja też no nie, bardziej nie chodziło mi o ten typ jakby bycia pozytywnym czy negatywnym, ale bardziej właśnie takie, że ogólnie po prostu wstajesz rano, widzisz, że słoneczko świeci, jest ładna pogoda, masz wolne. To zajebiście. No to właśnie, to zajebiście. Nie myślisz o tym, że Jezu, za 2 dni już do roboty idę. Nie, ja mam zawsze niedzielę taki dzień depresyjny. A, bo Jezus, jutro do roboty. Tak, od rana mam taki humor zrąbany i w ogóle, bo już jutro muszę iść do roboty i będę musiał się męczyć i w ogóle. No to takie niedziele właśnie mam. Bardzo pesymistyczne. No dobra, nie możesz pomyśleć tak, że no, jutro pójdę do roboty, popracuję sobie, ale zarobię pieniążki. Nie. Bo? Jakbym zarabiał, kurwa, naprawdę dobre pieniążki, to by była inna gadka. A że jestem tylko Polakiem za granicą, który po przeliczeniu na polskie, no to naprawdę dobre pieniążki zarabia. No, po przeliczeniu na polskie, jakbym żył w Polsce no i zarabiał tak, tutaj, ja wiem, to mógłbym przeliczać i się jarać z tego, a ja że wiem, ja kurwa wiem, żyję ja wiem, w niemieckich wiem, realiach. Wiem jak to działa, też tutaj mieszkam. No. Ale ogólnie wiesz, jakby chodzi mi o to, że są ludzie, którzy mają gorzej niż ty. Że... Ja wiem, że są, no ale to zawsze można tak gadać. Ktoś ma gorzej, ale są ludzie, którzy mają lepiej. No. Zawsze znajdzie się ktoś, kto ma lepiej, zawsze znajdzie się ktoś, co ma gorzej. No taka jest prawda. No tak, no ale wiesz, no tak samo, nie wiem, w jakichś dyscyplinach sportowych czy coś, nałóżmy, nie wiem, dobrze grasz w ping-ponga. Zawsze znajdzie się ktoś gorszy od ciebie, więc się cieszy z wygranej, ale z drugiej strony znajdzie się też ktoś lepszy, kto cię pokona i wtedy co? Będziesz siedział i o Jezus, przegrałem z kimś lepszym. No zazwyczaj tak jest, no po to jest właśnie nadzieja, bo masz nadzieję, że wygrasz z tym kimś lepszym. No czyli jesteś optymistycznie nastawiony na to, bo mimo, że wiesz, że jest lepszy od ciebie, to jednak chcesz wygrać.
No tak, no ale to są... To mówisz o dyscyplinach sportowych. No, jeżeli ale to przychodzi może na przykład praca tak jak ja pracuję i ktoś jest lepszy ode mnie, to nie chcę pokazać, że ja jestem lepszy od niego, bo wiem, że goś robi w tym 20 lat, a ja prawie 2. Chcę po prostu od niego się nauczyć tego. No to dobra, ale to widzisz, to też wychodzisz optymistycznie do tego, że jeżeli próbujesz się nauczyć, jeżeli chcesz się od tego kogoś nauczyć czegokolwiek, no to znaczy, że jakby wierzysz w siebie, że dasz radę to zrobić. Czyli to jest de facto optymistyczne nastawienie. Wiesz, nie wiem, czy można to z tym łączyć, ale no teoretycznie tak. No teoretycznie... Ja tu takie słowa pewnego mądrego człowieka, który nazywa się tata, przywinę. No dawaj. Że wszystko robią ludzie. No tak. Wszystkiego możesz się nauczyć. No. Możesz nawet w tym wieku zacząć się uczyć, jak budować, nie wiem, jakieś rakiety do misji kosmicznych i... Będziesz w tym robił za, nie wiem, 15-20 lat. No oczywiście, że jesteś odpowiednio zdeterminowany. Jeżeli albo masz jakiś naturalny talent do tego, albo po prostu bardzo chcesz to zrobić, to wszystko osiągniesz. Ja mam wrażenie, że naturalny mój talent to jest do spania. To jest taki mój talent wrodzony. Ziewnąłeś i ja też ziewnąłem. Wstajesz i najchętniej poszedłbyś spać. Ale nie gadajmy o spaniu. Czemu? No nie. Nie, nie gadamy o spaniu, dawaj. Żyjemy, budzimy, bo ty już się tutaj na fotelu ułożyłeś, już zaczynasz ziewać, zaczynam ja teraz ziewać. Nie. Ja żyję w innym trybie niż ty. Ja wiem, że ty żyjesz w trybie trzyzmianowym, ja żyję w trybie jednozmianowym. Ale ja dzisiaj byłem rano w pracy. A no tak. A jest 21. Ja o 4 wstałem. I zobacz, ja tutaj energia i w ogóle ty miałeś wolne dzisiaj, stary. Ale miałem intensywniejszy tydzień pracy na pewno. Weź do tego masę pod uwagę. Tak, masa. Masa jest główna. Znaczy nie chciałem mówić, że po prostu jesteś gruby i się szybciej męczysz, ale no. Tak, masa ma tutaj bardzo dużo do powiedzenia. A propos masy. Siła, masa, moc, kiełbasa. Siła, masa, moc, kiełbasa. Dokładnie. Ale a propos masy. Wiem, to będzie bardzo dziwne przejście. Ostatnio pograliśmy sobie w śmieszną gierkę. Fall Guys. No, było. Śmieszna gierka. No, śmieszna. I dlaczego nawiązuję do masy? Bo te postacie zachowują się troszeczkę tak jak taka... Bezwładna coś. Masa. Tak. Taka luźna, bezwładna masa, taka kukiełka. Ale szczerze, bardzo fajna gierka. Jest za darmo na Epic Store, na... Chyba na PlayStation Store, na Game Passie na pewno jest za darmo. Ogólnie chyba wszędzie jest za darmo, tak naprawdę i na kompie, no i na... No oni przeszli na free to play. Tak. Temu dodali tam Battle Passa i tak dalej. Tak, no i ogólnie jeżeli tylko macie konsolę, czy nawet komputer, który de facto nie musi nawet być super jakiś mega ultra wydajny, polecamy, naprawdę bardzo przyjemna gierka, można się pośmiać, można sobie... Jak ktoś jest pesymistą, to może w nią zagrać, może mu się zmieni podejście. O, właśnie, bo naprawdę ta gra jest śmieszna, w sensie ja wiem, no jest gra dla dzieci, bla, kolorowe figurki sobie chodzą i się przewracają. Tak, ja siedziałem i się śmiałem z tego, nie mogłem, kurde. No właśnie. I te dźwięki i w ogóle jak te postacie się zachowują, no śmieszne, śmieszne. Naprawdę zajebista gierka i naprawdę polecamy bardzo serdecznie, oczywiście to nie jest żadna reklama, to nie, nikt nam za to nie zapłaci, tak samo jak z Apexem, my po prostu mówimy to, co myślimy. Pograliśmy, to są nasze jakby recenzje, to nie jest sponsorowane i tyle. No to trzeba zaznaczyć, bo potem się będą przypierdziać, że kurwa, zapłacili wam. Tak, sprzedajni jesteście. Sorry, jesteśmy zbyt mali, żeby nam płacili za takie rzeczy. Na razie to my musimy w dupę wchodzić, żeby nas zauważyli. Przynajmniej nie próbujemy. No, już 2 razy gadaliśmy o jakiejś grze i 2 razy powiedzieliśmy, że jest fajna. O, to dawaj, teraz gadamy o złych grach. Złe gry? Teraz polecą na mnie hejty. Jak powiem ten tytuł? Fortnite. Nie. Minecraft. Nie. LOL. Powiem, że to jest ekskluzyw na PlayStation. God of War. Nie, to było akurat zajebiste. Uncharted. Tak. Serio? No. Który? 4. No pojebało cię. No dlaczego, kurwa? Zajebista gra. Tak, symulator filmu. No. No właśnie o to chodzi. Wiem, dalej takie coś. Zajebista gra. Więcej czytania i oglądania niż gry.
W ogóle nie mnie ten. To polecam ci Life is Strange. Słyszałem gdzieś ten tytuł. Przez 20 minut dosłownie czytasz i oglądasz, co się dzieje. Potem masz do wyboru jedną z czterech opcji i potem znowu przez 20 minut czytasz. No. To jest dopiero zajebista gra. To jest taka, wiesz, że właśnie wraca sobie z pracy, masz ochotę obejrzeć film, w którym jednak coś tam decydujesz, bo tak naprawdę no, każda jakby ta zmiana, no coś tam, jakby każdy wybór coś tam robi, nie? Nie kręci mnie coś takiego. Ogólnie dobra, szacun, Uncharted, fajna grafa i historia na pewno też jest zajebista. Grafika, fizyka. Tak, no zajebista fizyka. Obserwowanie szczegóły, że nie wiem, wchodzisz do błota i ci się, nie wiem, jak pierwszy strzał z pistoletu, to ci błoto wypada jakby z... No dobra, fajne, wszystko fajnie, tylko żeby tam było gry, a nie masz kilka minut gadania, potem masz jakiś poziom do przejścia, potem masz znowu gadanie i nie, ogólnie fabuła wydawała się spoko, pograłem właśnie parę godzin, tylko mówię, no nie przeszedłem tego, ja to chyba w ogóle odinstaluję i sprzedam, bo nie w moje klimaty się wpasowuje ta gra. Nie wiem, no ja grałem raz w sumie tylko w Uncharted 4, tak faktycznie, że byłem u kumpla chyba tam na weekend i ty dawaj, robimy sobie męskie granie, po prostu będziemy grać, nie? I faktycznie to było jakoś na tej zasadzie, że on już w to grał, no bo wiadomo, no jego konsola, ja tak dalej, ja nie mam playki i on właśnie jakby siedział coś tam na kompie sobie ogarniał, a ja grałem właśnie wtedy na konsoli. No. I szczerze, jak ja się do tego dopadłem, to chciałem jak najszybciej tą grę przejść. Ale nie dlatego była zła, tylko właśnie dlatego była taka wciągająca, że ja lubię takie gry, które mają fabułę. Może być ja nawet, też lubię. Może być słaby gameplay, może być taki gameplay, który dosłownie nic nie robisz, ale ma być fabuła przede wszystkim. Fabuła jest tam fajna. No ja też lubię, tylko żeby właśnie mnie teraz nikt źle nie zrozumiał, że tylko online jakieś kurwa strzelanki i tak dalej. Ja lubię kurwa gry fabularne, tylko żeby tam było coś gry, a nie naparstek gry. No bez przesady, no tam trochę jakieś tam było, tam jakieś pościgi, jakieś strzelanie, bicie się i tak dalej, no jakby no było coś. No coś było, ale no, są gry, które potrafią połączyć i fabułę zajebiście i kurwa gameplay, Horizon chociażby, Days Gone. No Days Gone na przykład mi nie siedzi, znowu. Nie siedzi ci? Wiesz co, ja grałem w Days Gone'a, też go nie przeszedłem, niestety, jeżeli... bo mi się PS Plus skończył, ale... Do Days Gone'a trzeba się wkręcić, bo on się bardzo wolno rozkręca. No, ja wiem, że on się bardzo wolno rozkręca i jakby ja ogólnie, jeżeli chodzi o fabułę, to mi ta fabuła bardzo leżała, tylko właśnie, kurde, grafika, fizyka tej gry, jakby mechaniki wszystkie, to leży. No nie, no fabuła to nie sama jest, w sobie w tej grze jest zajebista. Naprawdę jest zajebista, w sensie pod tym względem ja się do niczego nie przyczepię, bo jest jakby ten taki wątek, gdzie no... jest emocjonalny taki, że faktycznie siedzisz i wiesz, czujesz tak tą grę, tak się wczuwasz w nią, ale z drugiej strony no, jest też taka fabuła taka luźniejsza, tak dalej. To jest fajne, tylko kurde, no, ta fizyka jest po prostu bez sensu. No nie, no grafika do fizyki jest... trzeba się przyzwyczaić. Grafika jest beznadziejna, fizyka jest beznadziejna w tej grze. No weź pod uwagę, że tą grę wypuściło dosyć małe studio. No ja wiem, ale małe studia potrafią zrobić dobre gry. Dobra, ale może po prostu nie to. No gra ogólnie... No ogólnie jest okej, okay, jest dobra. Typowo postawili tylko i wyłącznie na fabułę. No ale mieli dobrą fabułę i zobaczyli, fanów zdobyli przez to. No tak. Ja się zastanawiam, czy w ogóle druga część wyszła, bo właśnie nie ukończyłem tej gry, tak jak powiedziałem wcześniej, ale jak będę miał okazję, to na pewno to dokończę, bo ona się dopiero potem rozkręca, tak jak mówię, jak masz te fale zombie i tak dalej, tak, jak możesz rzeczywiście te całe hordy rozwalać, nie? To wtedy się to zaczyna, bo na początku nie jesteś w stanie, po prostu nie masz sprzętu. To ja wiem, w sensie, no ja może nie grałem, bo no nie grałem, ale... Dobra, ja podałem jedną grę słabą, teraz ty. Słabą grę. No ja podałem Days Gone'a, według mnie. A, Days Gone według ciebie. No znaczy, no według mnie ta gra jest kiepska. Mhm. Ale jeżeli już tak bardzo chcesz, no to mogę ci podać jeszcze inną. No dawaj. Tylko muszę zminimalizować sobie tam, bo nie pamiętam dokładnie tytułu. A to jest Rise of the Tomb Raider. To jest ta na 20-lecie Tomb Raider wyszedł. Okej. Okay. Nie grałem w to, to nie mam w sumie za dużo do powiedzenia. Dosyć nowa gra ogólnie to jest, ale jest bez sensu. W sensie,
Jak jeszcze te stare Tomb Raidery, gdzie tam ta Lara Croft była tak trochę jakby wzorowana na tej aktorce. Angelina Jolie. Angelina Jolie, właśnie. Na Angelinie Jolie, jak tak. Angelina Papon. To jeszcze było fajne. No. Te gry jeszcze miały jakąś fabułę. Fajnie się w to grało. Ja pamiętam, bo w starego Tomb Raidera też grałem. Jakby, wiesz, grafika przede wszystkim tam było... Widać było, że ktoś usiadł i nie. Grafika ma być zakurwista, ma być dojebana, w chuj, ma być wszystko, co tylko się da, ma być w tej grze. Jakieś, kurde, postprocesorowanie włosów, że każdy włos się inaczej rusza, jakieś tam ultra zajebiste cienie, że, nie wiem, flary wybuchają i tak dalej. To wszystko jest zajebiste w tych starych Tomb Raiderach. I w tym nowym też. Tylko, że ten nowy nie ma fabuły. Fabuła w nowym Tomb Raiderze, przynajmniej ja, gdzie już doszedłem do 60%, polega na tym. Na mapie ci się wyświetla punkt. Dojdź do niego. Po drodze może spotkasz jakiegoś tam wilka, jakieś zwierzątko, inne. Zastrzel je albo uciekaj. Jak już tam dojdziesz, to zastrzel tego, tego, tego i tego. Wiesz, no nie grałem, ale wiesz, czym mi się kojarzy ten opis, co powiedziałeś? No. Misje poboczne w Assassinach. No, niestety. Ale w sensie, no Assassin... Nie, Assassin te, główna no, nie, fabuła? No. Okej, okay, ale... Mnie nigdy nie wciągnął. Totalnie nigdy żaden Assassin mnie nie wciągnął. To ja... było na tej zasadzie, że mi się w to fajnie grało, bo fajnie, wiesz, poskakać sobie po ścianach, pozabijać. Grałem w trzy Assassiny. Pierwszy mój Assassin to był Black Flag. Grałem. I siadł zajebiście. Powiem ci, że do dzisiaj pamiętam to sztos. Kurwa, no. Najlepszy Assassin, jakiego grałem. Szczerze, Black Flag jeszcze raz bym sobie przeszedł, no. Tylko podejrzewam, ja też bym przeszedł, tylko podejrzewam, że to jest właśnie już tyle lat do tyłu, że teraz tak to wspominam, abym odpalił i bym mówił, ja pierdolę, jakie gówno. Ale to wtedy, na tamte czasy, gdzie to przechodziłem, gdzie to dopiero co wyszło, to było sztos. Potem zagrałem w Origina i też był spoko, fajny klimat, tylko już wtedy właśnie było to latanie, to co mówiłeś, nie? Monotonia, nie? No. Idź tam, zrób to i tam, to takie same misje, nie? Jakiś gość miał jakiś problem, bo mu zajebali, kurwa, ziarno z worka i idź tam ich zabij i odbij to ziarno. No, de facto nawet w Wiedźminie jest coś podobnego, a Wiedźmin no, jest dobry. No, no. I grałem jeszcze w Odyseja. I to było tak, że grałem właśnie w Origina, przeszedłem Origina i dosłownie za tydzień miałem Odyseja. Mhm. No, pograłem 10 minut, może 15. No, ten... Wytłumaczę dlaczego. Sterowanie. A, bo sterowanie postacią. No ja gram ogólnie na padzie, tak? Ale sterowanie postacią, w jaki sposób ona się porusza, to wyglądało jakby miał za duże japonki, jak biegał. Jakby próbował dogonić japonka podczas biegania i mnie to strasznie denerwowało i po prostu usunąłem tą grę, bo no nie, nie. No ja Assassina tak, Black Flaga przeszedłem. Miałem takie neutralno dobre odczucie, takie no 7 na 10 według mnie. W sensie fabuła okej, grafika okej, szanty były zajebiste. Szanty były zajebiste, no, jak się pływało. No, to z tym statkiem ogólnie fajne było. Wszystkie szanty chyba do dzisiaj nawet pamiętam. No może nie wszystkie, ale sporo. Ale właśnie ostatnio zainstalowałem Origins, o którym też mówiłeś. Jeszcze go nawet nie odpaliłem. W sensie odpaliłem tylko, żeby sobie poustawiać, bo ja zawsze robię tak, że najpierw odpalam grę. Od razu po ściągnięciu odpalam grę, muszę sobie poustawiać wszystkie, wiesz, tam wartości i tak dalej, jakby grafikę, tak żeby miało około 100 klatek. No. Mi się wtedy tak jakoś, nie wiem, dobrze gra przyjemnie. Mhm. Mimo, że na przykład, no dobra, 60 klatek to już jest dużo, ludzie w 30 grają, jest fajnie. No, no, no. Tak, ja lubię stówkę po prostu. Może być 90, może być 110, po prostu no tak mniej więcej stówkę. I poustawiałem to wszystko tak, że faktycznie miałem tą średnią stówę na tym teście wydajności. Wyłączyłem to, miałem grać na następny dzień i to już tak leży od 2 miesięcy. No, także nie. Jeszcze nie, nic ci totalnie nie opowiem o tej grze. To nie odbiega od innych Assassinów. Po prostu odkąd zaczęli produkować te Assassiny, kiedyś był po prostu jedynka, dwójka, trójka, potem no wszedł tak. Jakiś Black Flag. I w sumie no, nie wiem, co zapoczątkowało te historyczne Assassiny, że teraz jest w Grecji, potem jest tam w Egipcie, potem jest tam gdzieś tam. No, Origin jest w Egipcie chyba, nie? Origin jest właśnie w Egipcie. A potem Odyssey jest chyba w Grecji albo w Rzymie, nie pamiętam. Chyba w Grecji. No mniejsza, no w każdym razie odkąd zaczęły się produkcje takie jakby klimatyczne, to już jest wszystko to samo, tylko jest według mnie inna grafika, trochę inne sterowanie, coś tam dodadzą, jak FIFA.
Nie. Co wychodzi FIFA, to po prostu się zmieniają zawodnicy i coś tam dodają, jakąś mechanikę. No, ale nawet grafika de facto się nie zmienia. W sensie. No, teraz już miałem, tak nie aż tak bardzo. Miałem 20, miałem 21 i teraz mam 22. Nie widzę różnicy. Totalnie nie widzę różnicy. W sensie w grafice samej w sobie nie widzę różnicy. Jasne, w 22 troszeczkę te postacie się inaczej ruszają, jakby szczerze aż tak zbyt ślamazarnie według mnie. Jakby, wiesz, biegniesz, chcesz minimalnie skręcić, a on dosłownie się zatrzymuje, żeby skręcić. Tak tyci. Wkurza mnie to na przykład w tej FIFA, ale... Nie wiem, nie gram w FIFA, bo nie. Ja zainstalowałem, trochę tam pograłem, bo tam zajebisty tryb fabularny, polecamy każdemu i w ogóle szczerze nudy. Totalne nudy, naprawdę. FIFA jest spoko, jak sobie osiedzicie z ziomkami przy browarku, pizzę macie i FIFA. Sobie odpalicie i sobie gracie po prostu meczyki. Wtedy jest spoko. Wtedy no. FIFA naprawdę jest zajebista. Ale tak, żeby samemu grać w FIFA, nie dla mnie przynajmniej. Chociaż z drugiej strony, kurde, w CS-a cały czas gram sam. Nie wiem, czy ta społeczność jeszcze żyje. Długo się czeka na mecze, a krótko. W CS-ie? No. Wiesz co, było tak jakby coś, że z kilka lat temu, że to już jakby czuć było, że to upada, bo kiedyś tam mecz jak szukałeś, no to około tam minutka, dwie i był mecz, nawet no, krócej. Kilka sekund. No różnie, w sensie... Jak ja grałem, tylko to były czasy 2013-14. No tak, ale wiesz, to było relatywnie nowe. To też zależy od rangi i tak dalej, nie? Ale ogólnie no tak, na samym początku było bardzo szybko. Potem część graczy, no wiadomo, odeszła. Ale to nadal czekało się plus minus minutę. Potem to zaczęło już jakby upadać. Przestań hałasować, kurde, no. Dziękuję. Nie tak będzie hałasowo, tylko trochę ciszej. Dobrze. No mów. No i to było po prostu tak, że to zaczęło powoli upadać. To już coraz mniej, znaczy coraz dłużej się czekało. Tak naprawdę czasami czekałem nawet po 10 minut. Potem nagle free to play. Zrobili CS-a free to play, że nie trzeba było za niego zapłacić. Nagle wiesz, tysiące... Było coś takiego, no. No nadal jest, tak? Znaczy w sumie nie wiem, czy nadal jest. Co jest free to play? No, po takim czasie ta gra już ma 10 lat, to powinno być. Tak samo jak GTA 5. GTA 5 da się za darmo wyrwać. Ja za darmo wyrwałem. No ale dobra, wracając. No i ogólnie z CS-em właśnie tak, że... Jak było to free to play się weszło, to nagle wszyscy znowu zaczęli w to grać. Oczywiście tysiące cheaterów i tak dalej, no bo wiadomo, konto to se każdy se może zrobić nowe konto, tak jak dostaniesz bana. Potem włożyli takie bany, że jakby ban był na płytę główną, że na jednym komputerze mogłeś raz dostać bana. Zajebiste to jest. No. I ogólnie przez powiedzmy pierwsze pół roku właśnie tego free to play naprawdę się czekało kilka sekund dosłownie. Przynajmniej tak jak w mojej randze, gdzie ja wtedy sam, tam sobie siedziałem gdzieś powiedzmy jakieś G4, G5. Bo mało grałem po prostu i po prostu miałem taką rangę, nie? Bo jak już grałem, no to gdzieś tam po pracy, przy drineczku i to tak bardziej dla rekreacji, a nie żeby tryhardować. I wtedy naprawdę w tych rangach momentalnie się znajdował mecz. Dosłownie klikałeś, nie wiem, 3-4 sekundy, pum, akceptuj, nie? Teraz znowu zaczęło to potem spadać właśnie przez tych wszystkich cheaterów, bo okazało się, że da się w ogóle obejść to zabezpieczenie na płytę główną jakoś tam, więc znowu pojawili się cheaterzy, więc znowu to zaczyna upadać. Teraz powoli znowu to wraca i to chyba będzie tak taką sinusoidą latać, tak będzie sobie wiesz, że jest, nie ma. O, Zocha przyszła. Cześć mała. Cześć, zrobisz miał? Nie zrobisz miał. Chodź na kolanka. Chodź, hap. Ale ten kot jest spokojny. No. Nie. Dobra. To tam siedź. No, to skoro już gadaliśmy o najgorszych grach, o CS-ie... Ej! To, że dostałeś bana za haksowanie... Ale ja bym do dzisiaj w to nie grał. Jest dużo więcej fajniejszych gier niż... Granie w pięciu i paka i hosty. Cel jest prosty, paka i hosty. No, ale nie, no myślę, że CS w tej chwili to jest taka gra trochę alternatywa na rynku. Bo jednak jest klasykiem, no może klasyk, o tak bym powiedział. Klasyczna rozgrywka, 5 na 5,
albo giniecie, albo bomba wybuchnie, albo bomba będzie rozbrojona. No, no ewentualnie zakładnicy, nie? No. No ale... Nie, w sensie... Tak naprawdę w tej chwili odczuwam, że jest zasyp gier Battle Royale. Mnóstwo tego jest. Jest zasyp. No jak Fortnite wyszedł, to nagle wszystko zaczęło, nie? No, no tam... właśnie Fortnite'a biorę za takiego jakby... Protoplasta, że jako pierwszy chyba. Tak. Taki duży. No, no. Duża, duża taka gra, bo to było takie typowo dla dzieci. Kolorowe, wiesz, fajne. Dzieciaki to zaczęły grać, bo to wiesz, to nie było plus 18, to było fajne kolorowe właśnie i tak dalej. I nagle wszyscy, jakiś tam, nie wiem, Call of Duty, PUBG, mnóstwo tego się pokazało nagle. Nawet Battlefield teraz. No. Co wypuścił grę tylko Battle Royale. Nie wiem, czy w Sniper Elite 5 nawet też nie ma takiego trybu. W grze snajperskiej. Dlaczego nie? Na snajpery też na opcji. No. Jakby nie patrząc w Battle Royale, to według mnie snajperka to jest nieodłączny element. Bo jednak grasz na dużych mapach, są duże odległości i możesz już kogoś zbijać mu po prostu życie już z daleka. No, i po tak. prostu powoli go gonić. Jak już go dobiegniesz, to wtedy go dojeżdżasz karabinkiem. No niby tak, aczkolwiek z drugiej strony może być tak, że akurat jesteś w takim miejscu na mapie, gdzie nie ma otwartej przestrzeni. No to jakieś wtedy, domki, niedomki, tak. lasy, wiesz. No to wtedy już jest inna gadka, nie? No to dawaj, najlepsza gra, w jaką grałeś. Najlepsza gra, w jaką ja grałem. No. Na pewno mam ją na kompie, tylko nie wiem, która. Muszę popatrzeć, co ja mam. Najlepsza gra, ale pod jakim względem może? Czy tak ogólnie? No ogólnie. Ogólnie, najlepsza gra dla mnie to jest Mafia. Która? Jedynka. Ta stara Mafia? Ta stara Mafia. Okej. Okay. Zajebisty jest klimat. Muzyka jest świetna. Misje są, każda misja jest inna. Mhm. Ogólnie ta gra jest, no, dla mnie jest super. Tylko wkurzało mnie to, że na przykład ta grafika, no już jak wyszła ta gra, to już była taka kwadratowa. Ale jest teraz Mafia edycja ostateczna. Czyli po prostu remake. No, no, to jest dokładnie taka sama gra. No ja wiem, na czym polegają remake i remastery. Taka jest różnica między remake'iem a remasterem. Czekaj, żeby teraz nie pojebać. Bo jedno... Czekaj... remaster. Remaster chyba. To po prostu odświeżają ci grafikę. Na tej zasadzie. Właśnie mi się wydaje, że chyba na odwrót. No ale dobra, nieważne. Właśnie nie pamiętam. Właśnie mi się wydaje, że a remake to było właśnie od tego, żeby to zrobić od początku, poprawić błędy i na nowszych technikach trochę. To ja to jeszcze inaczej rozumiem. Że remake... To będzie właśnie, że typowo po prostu poprawić grafikę, usprawnić jakieś tam niektóre rzeczy i tak dalej, typu nie wiem, jakieś błędy pousuwać. No, kot zaczyna się interesować przewodami od mikrofonów. Zośka, nie rób tak. No już. A remaster według mnie to jest takie, że dobra, mamy koncept na grę, typu nie wiem, gra o zombie. Ale robimy totalnie wszystko inne. Wiesz, inne mapy, inne misje i tak dalej. Po prostu, że mają być zombie. Ale sprawdzę to. Bo totalnie nie wiem. Nie no, oba odniesienia od jakby... Oba odniesienia są zastosowane do tej samej gry, tak? Możesz zrobić albo remake'a jednej gry, albo możesz zrobić remastera tej samej gry. Tylko to było jakieś właśnie, bo był taki, taka fala, że wszyscy robią remastery. Remaster. I zaczęło się chyba w sumie tak głośno robić od GTA San Andreas. No. No, gdzie, no tak jak mówię, tak naprawdę odświeżyli trochę grafikę. No faktycznie, dobra. Remaster jest grafiką tylko. No. A remake to jest jakby... Ta sama gra, tylko według mnie, bo nie wiem, tak naprawdę nie znam tej definicji całkowicie. Remake jest jakby, ja to tak rozumiem, że robią tą samą grę, ale od początku, na nowszej technologii, tak?
Remake, w przeciwieństwie do remastera, to całkowicie nowa gra, tworzona od podstaw, choć z bazą koncepcyjną mieszczącą się w pierwowzorze. No. Bierzemy więc na warsztat znany już graczom uniwersum, z fabułą, lokacjami, bohaterami i tworzymy z tego nowy produkt. Taki, który wpisze się w aktualne gamingowe trendy i nie zmęczy wówczesnego gracza przestarzałymi mechanikami bądź toporną grafiką. Okej, okay, czyli... No to tak jak ja powiedziałem, tylko... profesjonalnymi słowami opisane. No tak. Czyli remaster to jest po prostu tylko i wyłącznie grafika. No to dobrze, to Mafia jest... Ta wersja ostateczna jest czymś pomiędzy. De facto. Bo grafika, jasne, zmienia się w pizdu. Jest naprawdę... współczesne czasy pod tym względem, bo naprawdę jakieś tam RTX i tak dalej, to wszystko jest. Znaczy RT, nie RTX. Że tam ten ray tracing jest naprawdę piękna grafika, cienie są ładnie zrobione, wszystko jest super. Ale też jest kilka innych misji na przykład. Kilka misji nie ma, były w, jakby w tej poprzedniej wersji, a kilka nowych dodali, których ja na przykład nie pamiętam, żeby były w jedynce. Ale też w jedynce dawno temu grałem. Ale cały ten klimat jest zachowany, pioseneczki są zachowane, samochody są tak samo nazywające się lub bardzo podobnie. Także jakby ja, gdy tylko jakby ukończyłem ten prolog fabuły i wyszedłem tak na taką tą jazdę swobodną, tak jak macie w GTA, że możecie sobie po prostu po mieście pochodzić, tam pojeździć, pookradać ludzi, nie wiem, pozabijać cokolwiek. Ja dosłownie wiedziałem od razu, gdzie jestem, znałem mapę na pamięć po 10 latach, mimo że gram w inną grę. No tak, no. To było fajne. No i naprawdę to według mnie jest świetna gra. I zarówno właśnie ta jedynka Mafii, jak i ten remake remaster, bo to takie pół na pół jest w sumie. Ja w sumie jakbym miał powiedzieć jedną grę, która jest najlepsza, to bym nie mógł się określić, bo jeszcze nie grałem w taką grę, która byłaby najlepsza. Według mnie, dla mnie. No taka, która cię wciągnęła, że po prostu siedziałeś całymi dniami, nocami. No, też nie miałem takiej gry, ale mam taką grę, którą przeszedłem na przykład 2 czy 3 razy, bo zajebiście mi się grało, wciągnęła mnie fabuła i były różne zakończenia i właśnie chciałem zobaczyć to drugie zakończenie, jakby od drugiej strony. O, to jest fajne w grach. To ja właśnie tego nie za bardzo lubię, bo nie ma takich gier, że mnie aż tak wciągały. Ale była taka jedna gra, którą przeszedłem parę razy i to też jest ekskluzyw na PS. Until Dawn. Nie. To nie wiem. No właśnie gra jest dosyć mało znana, mało popularny tytuł. To powiedz. Infamous. A! Second Son. Słyszałem. Co się słyszałem? Czytałem opinię, nie oglądałem żadnych gameplay nawet, ani nie grałem, ale słyszałem, że nawet spoko jest. No spoko gierka, bo no nie będę tutaj mówił po prostu, co tam się robi, ale spoko i na pewno warto w nią zagrać. Nie jest też droga, bo już też jest leciwa. Tak, kot właśnie w kuwecie grzebie, także jakbyście słyszeli, to sorry. No. No niestety. Także w sumie no, mogę powiedzieć, że właśnie ten Infamous. No okej. Okay. To zaraz, właśnie ja w sumie strzeliłem w Until Dawn. Until Dawn też by ci się spodobało. Ja słyszałem ten tytuł, ale nie jest kojarzę. Fabuła, naprawdę fajna jest fabuła. I tam masz na tej zasadzie, że... Dobra, mogę po prostu powiedzieć, bo w sumie jakby opowiem początek jakby historii. To jest jakby w prologu, więc... Początek historii jest taki, że masz grupę nastolatków, którzy po prostu jakby wyjeżdżają do domku na jakby ferie zimowe. No. Chyba to były ferie zimowe. Chyba tak, tak, bo w kurtkach chodzi i tak dalej. A to jest o zombiakach coś. No tak, ale tak nie do końca, tak trochę tak, no. No i ogólnie masz tych dzieciaków na feriach zimowych i tak dalej i... Jest dziewczyna, której bardzo się podoba pewien chłopak i ta grupa jakby tych nastolatków stwierdziła, że zrobią sobie na niej psikus i że ten chłopak ją zaprosi do, wiesz, do pokoju na tam małe cimcirinci wieczorkiem, a tak naprawdę wszyscy inni siedzieli w szafie i mieli to nagrać, bo ona była tak ogólnie wstydliwa i wiesz, chcieli ją po prostu nagrać, jak oni tam, jak ona się rozbiera i w ogóle, no i ogólnie to wyszło na jaw, bo jakby się skapnęła, że ktoś tam jest w szafie i ona zaczęła uciekać, potem zginęła jakby. I potem jakby na następny rok, jak się spotkali, to brat starszy tej dziewczyny, która umarła,
postanowił zrobić na tych wszystkich ludziach zemstę. I wiesz, zaczął ich tam straszyć. Trochę brzmi jak jakiś film. Szczerze mógłby być z tego fajny horror. No. I właśnie tam jest tak, że masz różne rzeczy do wyboru. I jak się dobrze postarasz, to prawie wszyscy przeżyją na koniec. No. A jak się postarasz tak jak Royo na przykład, który w to grał, to w połowie gry ją skończył. Aha. Po prostu już nie miał kim grać, nie? Royo jakby robił wszystko źle. Dosłownie wszystko, nie? Nie, ja teraz jakbym czegoś szukał, żeby sobie pograć, to właśnie z trzeciej osoby rozgrywka, żeby była. I nie wiem w sumie. Nie wiem, to jest problem, bo zagrałbym sobie w końcu coś fabularnego, ale coś, co by mnie mogło wciągnąć. Coś takiego bym zagrał, a ciężko jest mi taki tytuł znaleźć. Kusi mnie na przykład też takie zupełnie z innej tematyki. Formułę 1 sobie kupić i pościgać się bolidami. Co? Jakbyś miał Xboxa i Game Passa, to byś miał za darmo. Ale mam PlayStation. Więc nie też mogę darmo sobie kupić Game Passa, bo wyszedł już. Game Pass na... Mhm. Znaczy to się nie nazywa Game Pass, tylko to się nazywa PlayStation Premium i PlayStation Plus Premium, no, chyba. Dobra, to nie jest i to PlayStation samo. Plus Extra. Nie masz tych samych gier. No nie. No nie masz tych samych gier. Kot liże sobie dupę. Tak. Usiadła dosłownie. Zajebiście śmiesznym rozkroku. Dosłownie obok nas usiadła, w sensie my siedzimy na fotelu, ona usiadła sobie na podłodze obok nas. Rozwaliła się tak bardzo szeroko jakby i zaczęła po prostu się myć. A teraz patrzy się na nas i się oblizuje. Zośka. Nie dam ci umyć swojej dupy. Dobra, poszło. Ej, w ogóle totalnie nie planowałem tego, że to będzie odcinek o grach. Ja też nie. Zaczęliśmy sobie tak gadać. W sumie czemu nie? A, i ogólnie, jeżeli na przykład wy macie jakieś ciekawe, fajne gry, które was wciągnęły, napiszcie do nas, naprawdę. Mogą być na PlayStation, mogą być na Xboxa, mogą być na PC-ta. No, tak po prostu naprawdę, coś, co możecie polecić. Coś, co was wciągnęło, coś, co wam się bardzo podobało, może coś, do czego wracacie i proszę, niech to nie będzie LOL. Tak. Próbowałem grać w LOLa. Ja naprawdę też. Próbowałem grać w LOLa. Z moją byłą, którąś tam kiedyś dziewczyną grałem w LOLa. W sensie ona dużo grała w LOLa, a ja dużo grałem w CS-a. I ona trochę grała w CS-a, więc ja ją trochę jakby pouczyłem w CS-a, że tam jej wytłumaczyłem kilka rzeczy i tak dalej. I ona wtedy, dobra, to jak ja gram w twojego CS-a, to ty zagrasz w mojego LOL-a. Próbowałem, okej? Okay? Totalnie mi to nie wyszło. Też próbowałem. Nie, w ogóle ta rozgrywka jakaś taka, nie wiem. W sensie ja nie lubię gier, w których dosłownie jedyne co robisz, to klikasz dwa przyciski na klawiaturze i myszką. Nie lubię, tak jak nie wiem, w Metina czy coś, wszyscy, wiesz, w gimnazjum grali w Metina. Nie. Ja w Metina może pograłem z tydzień i mi się znudziło. W sensie, naprawdę, totalnie nie mój klimat. No bo to są gry właśnie takie, że... Sterowanie myszką, dla mnie nie... Bijesz moby, wbijasz sobie poziom i potem dropisz sobie przedmioty i wbijasz znowu i tak w kółko. To jest monotonia. To jest straszna monotonia. Aczkolwiek... Słyszałem to. Aczkolwiek... Mm-hmm. Jeżeli gra jest żywa i ma społeczność, to jest zarąbisty klimat. Wbijasz sobie na TS-a z ziomkami z gildii, gadacie sobie różne rzeczy i albo jakieś bossy robicie, to jest fajne. Ale samemu to nie. Samemu to jest lipa. To w ogóle to nie ma co się dziwić, że ci nie spasowało. Bo samemu to porażka są takie gry. No, te gry są jednak budowane pod granie zespołowe. No, MMO, tak? No to jest multiplayer jakby. No. Ale ogólnie jak w Metina grałem, no to były czasy, gdzie TeamSpeak albo jeszcze w ogóle nie istniał, albo był bardzo mało miałeś popularny. Miałeś Skype'a, jak grałem w Metina, to na Skype'ie gadaliśmy. W sumie można było. Nie wiem, no w sensie mnie wciągnął w to mój jakby o rok starszy kuzyn, który lubi takie gry, który do dzisiaj chyba nawet gra w Metina. Pojeb. I on mnie po prostu w to właśnie wciągnął w czasach gimnazjum. Spróbowałem, nie spodobało mi się, powiedziałem, sorry Mariusz, ale no, nie mój klimat, idę grać w CS-a. Nie, ja bym sobie pograł właśnie w jakieś MMORPG, bo to są gry tego typu, gdzie tak naprawdę nie musisz mieć umiejętności. Grasz sobie w Warzone'a, grasz sobie w CS-a, zrób sobie 2 tygodnie przerwy. Wracasz, kurwa, i nie umiesz strzelać. No.
pamięć miesiąca jednak się zapomina. No, ogólnie... a właśnie w takich gierkach typu Metin, typu Tera, typu kurwa jakieś inne, Szaja, chuje muje, Dota. Dzikie węże, to wbijasz sobie po prostu po czasie, masz ekwipunek, masz wszystko, idziesz dalej bić stworki. Otwierasz sobie piwko, no dobra, nie trafiłem w stworka, no trudno. Ale to jest taka gra właśnie na luzaku, nie? No co... Okej, okay, to jest, są takie gry, że faktycznie nie musisz mieć umiejętności, żeby być w nią dobry, bo po prostu musisz poświęcić dużo czasu, ale ja na przykład lubię takie gry. Jakie? Ale nie na komputer. Lubię na telefonie właśnie takie gry, że de facto są gry, w które dosłownie możesz grać bez przerwy, ale jak ją na przykład zostawisz na 12 godzin, to i tak nic nie stracisz na tym. Są takie gry. No tak. Że nie, o, jest Idle Miner. No ogólnie te gry typu Idle to tak miały. One są zajebiste pod tym względem. Wbijasz po czasie i masz milion skrzynek do otwarcia. No tak. I widzisz, jakby masz górników, którzy po prostu sobie kopią. Jasne, jak będziesz w to grał, jakby w czasie rzeczywistym, zdobędziesz więcej i szybciej tych wszystkich tam, nie wiem, skrzynek, czy tam kredytów, złota i czego tam się jeszcze zbiera. Ale jak tą grę na przykład zostawisz na, nie wiem, 6 godzin czy 8 godzin, bo tam nie wiem, gdzieś jedziesz, jakieś zakupy, czy tam coś tam, czy idziesz do pracy i nie masz po prostu czasu w to grać, to dalej się tam samo robisz, wracasz i nie tracisz nic. To jest fajne na przykład. To jest to, no, to co mówię. Ja na przykład w ciągu tygodnia nie jestem jakimś aktywnym graczem. Przychodzi weekend i po całym tygodniu pracy ja nie umiem grać w Apexa. Hmm. Muszę się nauczyć piątek, sobotę i w niedzielę znowu jestem koksem. Ale piątek, sobota to jest porażka. Dlatego ciężko jest tak coś znaleźć. Ogólnie sieciówki, takie szczelanki i tak dalej, to no to właśnie jest tak, to, jak mówię. To trzeba łoić dzień w dzień, żeby być dobry, tak. Żeby się nie wkurzać. Ja miałem właśnie kiedyś coś takiego, że w Warzone grałem. Hmm? Długo grałem, znaczy długo. No z 3 miesiące grałem. I już mi szło, wszystko fajnie. Pojechałem na 2 tygodnie do Polski. Przyjechałem z Polski, 2 lewe ręce. Wkurzyłem się, odinstalowałem tą grę. Mówię, to jest taki zabierać czasu. No, grać w grę tylko po to, żeby być w nią dobry. A jak wrócisz, to wszyscy cię zabijają i nie masz z tego fanu. Więc po co w to grać? Ja tak miałem chyba z CS-em też właśnie. Miałem jakąś taką przerwę, bo nie wiem, czy mi się komputer chyba zepsuł wtedy, czy coś. I po prostu no, nie miałem jak pograć sobie, nie? I potem kupiłem właśnie laptopa. I to było, nie wiem, 2-3 tygodnie. Mnie tak ta gra zaczęła wkurzać, tak? Ja miałem wrażenie, że ja gram w zupełnie inną grę. No totalnie. I ja mam to samo teraz z Apexem właśnie, że zaczynam powoli chyba kończyć z tym tytułem. Znaczy będę sobie jeszcze pogrywał, ale no wkurza mnie to, że mówię, co tydzień trzeba poświęcić czas, żeby wyczuć to z powrotem i żeby to dawało frajdę. Tylko nie mów, na co mnie teraz próbujesz namówić. Nie, nie próbuję ci na to namówić, bo już doszedłem do takiego samego wniosku, więc po prostu to odpuściłem temat tej gry. Tej na F? No. A, czyli mogę już usunąć, bo dzisiaj pobrałem dopiero. Możemy zagrać na luzaku, tylko no mówię, na początku... Te gry budują takie złudzenie. Jak masz mały poziom, nie masz rzeczy i tak dalej, dobierają ci te słabe uszy. I możesz pozabijać, robi ci się z tego frajda. Mhm. Ale w momencie, gdzie już coś uzyskujesz, masz jakieś KD lepsze, dobiera ci po prostu trudniejszych. I... No to wiadomo. Tak, ale wtedy kończy się ta frajda, bo się po prostu wkurzasz. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty mecz. No bo giniesz na początku. Dochodzi do tej górnej ściany, do tego sufitu jakby, nie? Że wiesz... Każdy ma jakieś tam swoje umiejętności, do których nagle musi dojść i już wyżej nie pójdzie. No tak, tylko o to chodzi właśnie, że to nie sprawia wtedy frajdy, bo giniesz cały czas, zostajesz cały czas pod dupsku. No to w każdej grze, dobra, prawie każdej tych grze. Ja na przykład teraz pobrałem tego właśnie Fortnite'a, bo... Miałeś nie mówić. No chuj. Pobrałem Fortnite'a, bo nie ma tego budowania. Spoko. Pobrałem, okazuje się, że budowanie jest. Jest dodany tryb, że nie ma budowania. Mhm. No więc odpaliłem sobie tylko tryb, że nie ma budowania, bo grałem kiedyś w Battlefield Heroes, była taka gierka i mi zajebiście podobnie podchodzi Fortnite do tej gry. Też było strzelanie, tylko że tam nie było żadnego kupowania. Miałeś postać i ją rozwijałeś, nie? Mhm. Kupowałeś jej bronię i tak dalej. I cały mecz byłeś tą postacią, też miała jakąś tam specjalną umiejętność, postać i tak dalej. Więc bardzo podobnie mi podchodzi właśnie Fortnite do tego Battlefield Heroes.
Więc mówię, spróbuję. No i spróbowałem, fajnie. 6 kili, 13 kili zrobiłem raz najwięcej, 8, 10, zajebiście. Ale wbiłem sobie na serwer jakiś tam odgraczy po prostu, czy tam tryb rozwałki. No. I tam już byli goście, którzy po prostu sobie też wbili, którzy już ogarniają to wszystko. I chłopie, nie miałeś nic do gadania. No to tak samo. I to jest to samo, co Apex, co CS, co Warzone, co inne gówna. No właśnie miałem powiedzieć o CS-ie, że de facto masz te mecze turniejowe, gdzie ci dobiera przeciwników w porównywalnym do ciebie poziomie, tak? Że faktycznie znajdzie się ktoś lepszy, ktoś gorszy. Teoretycznie, bo są jeszcze smurfy. No sam jak tak w każdej grze. Sam tak to zrobię, ale no tak, ale ogólnie no masz. Jeżeli grasz na tym swoim jakby tym koncie, to ci dobiera taki graczy, jaki ty teoretycznie jesteś. Że ktoś będzie minimalnie lepszy, ktoś będzie minimalnie gorszy. To nie jest tak, że cię ten gość za każdym razem będzie zabijał. No z tego co mówisz, no, to nie. Tak powinno być, ale tak najczęściej nie jest. Ktoś ma lepszy dzień, ktoś ma gorszy dzień. Ja to tak sobie tłumaczę. To po pierwsze, ale po drugie chciałem właśnie dojść do tego, że dużo ludzi mówi: o, wejdę sobie na devmatcha, wiesz, na rozgrzewkę. Tylko na devmatchach to na ogół siedzą ludzie, którzy naprawdę grają dużo w tą grę. Którzy naprawdę ogarniają ją. I na ogół ty na rozgrzewce dostajesz cały czas łeb. Dosłownie cały czas po łbie dostajesz. Czasami nie zdążysz się dobrze ruszyć i już zdychasz i masz dość tej gry. Mhm. Więc twoja rozgrzewka zamienia się w wyjście z gry. Tak. Dlatego ja na przykład uważam, że jeżeli chcecie... Tak, bo ja to robię. Jeżeli gracie w CS-a, czy inne jakieś takie strzelanki, nie wiem, Valoranta, Apexa, czy tam Fortnite'a, czy cokolwiek. Jeżeli macie jakąś taką jakby arenę turniejową, w sensie treningową arenę, wejdźcie sobie na nią. Postrzelajcie do tych botów, nie wiem, czy tam do jakichś tarcz, czy czegokolwiek. Przypomnijcie sobie, tak, nie wiem, nie gracie codziennie, to przypomnijcie sobie ten recoil, jak to ogarnąć, jak tą myszką tam pociągnąć góra, dół, lewo, prawo, nie wiem, jak się skacze, jak się chodzi, pod którym przyciskiem w myszy macie co ustawione i dopiero wtedy wejdźcie sobie w tryb turniejowy. Wy jesteście rozgrzani, tam 5-10 minut wam wystarczy. Tak teraz myślę, żebym sobie pograł w Farming Simulator. Mogę ściągnąć na Xboxa, możemy wziąć Xboxa do ciebie, możemy pojechać napierdzielić się i grać w Farmera. Ja nie chcę dzisiaj siedzieć długo, bo nie, potem niedziela jest jeszcze bardziej dramatyczna. Ale ja też nie chcę długo siedzieć, bo ja mówię ci, no ja w tej chwili jestem już na nogach, tu jest 12, 13, 14, 15, 16, 17 godzin. No to kończmy podcast i zawijamy. Dobra, to kończymy. To weź, no to się pożegnają, kurde, ja cały czas gadam. Dobra, no to... Ale żeś teraz wymyślił, jak tu się z wami pożegnać? A! Wbijajcie na Facebooka, kurwa. Co jest z wami? I jeszcze na tego, na YouTube'a. No, to jak już powiedziałem, to teraz mogę się z wami ładnie, grzecznie, kulturalnie pożegnać. Że w sumie to fajnie było się znowu słyszeć. No, że... Nie, no dobra, fajnie to... was było słyszeć. No. Dzięki, że no, nie, nie, dobra, co, do następnej soboty, a nie, widzimy, słyszymy się dopiero za 2 tygodnie. No. No, także wypoczywajcie. Tak. Kojcie się ciepłym słoneczkiem. Gdy wy tego słuchacie, to my leżymy na plaży, na rąbani, pewnie. No, no. Sobota, popołudnie, no, może być. Może być. Tak. A oczywiście, jeżeli idziecie na plażę i zamierzacie pić, nie wchodźcie do wody. Chyba, że nie. Z kołem ratunkowym. Nie. I w tych, w skrzydełkach. Nie. Nie, po prostu, się nie wchodzi do wody. Dobra, nie wchodźcie do wody, chyba, że jesteście na basenie, to tam jest ratownik. Ale jeżeli idziecie na basen pijani... To jesteście debilami. Nieprawda, to są kozaki. Super, tak, no jeszcze co. Nie, ja to mówię jako osoba, która nie umie pływać. Dobra, to co, miłej soboty, w sumie popołudnia i wieczoru. Niedzieli, poniedziałku. Niedzieli, tak, i ogólnie całych 2 tygodni de facto. Do usłyszenia, nara! Pa, pa!